Listopad jest miesiącem, który w sposób szczególny skłania nas Polaków do zadumy. Najpierw obchodzimy zaduszki, a potem Narodowe Święto Niepodległości. W tym okresie wiele placówek i instytucji organizuje wydarzenia nawiązujące do kultywowania patriotyzmu. Tak stało się m.in. w zespole szkolno-przedszkolnym w Wierzchowisku, który zaprosił na uroczystą akademię z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Złożył się na nią montaż słowno-muzyczny w wykonaniu podopiecznych placówki. Dzisiejsza uroczystość nam pokazała, jak bardzo ważne dla młodego pokolenia jest to krzewienie postaw patriotycznych w wieku przedszkolnym przez naszych nauczycieli, pracowników, wychowawców, rodziców. Czy w szkole często są takie okazje do świętowania właśnie w ten sposób, czyli takie patriotyczne święta? Przy każdym święcie narodowym pielęgnujemy to i mamy również swoje wewnętrzne, tak jak Dzień Patrona, również dbamy o tradycje. Czy dzieci chętnie biorą udział właśnie w takich patriotycznych akademiach? Tak, nasi uczniowie i nasze przedszkolne dzieci bardzo chętnie i zastanawiam się, kto chętniej, czy nasza publiczność, nasi rodzice, czy my wewnętrznie, ale tak, jesteśmy wszyscy zaangażowani. Przesłaniem organizatorów wydarzenia było przypomnienie, iż choć dziś nie musimy walczyć o Polskę z bronią w ręku, winniśmy pamięć i hołd tym, którzy czynili to przed laty. Kadra pedagogiczna placówki podkreśla, jak ważne jest to w przypadku młodych pokoleń, dlatego w przygotowanie inscenizacji czynnie włączono również przedszkolaków. Zdaniem ich rodziców, maluchy z Wierzchowiska doskonale czują się w podobnych przedsięwzięciach. W naszym przedszkolu raczej było to w formie zabawy, więc dzieci już od najmłodszych grup śpiewały pierwsze zwrotki hymnu i wydaje mi się, że nie było to dla nich żadnym wyzwaniem. Jeszcze były inne pieśni patriotyczne, które śpiewały i wczoraj córce włączyłam, bo akurat tam pani przedszkolanka przesłała tą piosenkę, żeby dzieci w razie czego mogły sobie powtórzyć i bardzo chętnie i płynnie śpiewała, więc wydaje mi się, że jest to takie przyjemne dla dzieci. A czy kształtowanie postaw patriotycznych u takich małych obywateli, że tak powiem, jest ważne? Tak, oczywiście, jak najbardziej, bo od najmłodszych lat uczą się tych piosenek i myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, że nasze panie przedszkolanki organizują takie występy dla tych naszych dzieciaczków. Święto Niepodległości w Polsce zostało ustanowione w 1937 roku. Zniesiono je ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 i przywrócono w okresie transformacji systemowej w roku 1989.